W kolejnym wydaniu Mazowsze Powiat płocki. Dziś porozmawiamy sobie o bieżącej sytuacji nie tylko w Płocku, ale na całym Mazowszu, bo jest ku temu okazja bardzo wiele dofinansowań właśnie na naszym województwie i na naszego powiatu trafiło w ostatnim czasie i o tych tematach porozmawiamy dziś w naszym programie. Moim państwem gościem jest pan Tomasz Kominek, dyrektor Delegatury Urzędu Marszakowskiego w Płocku, radny miasta Płocka. Dzień dobry. Dzień dobry panie redaktorze. Witam państwa bardzo, bardzo serdecznie. Cały czas trwa pandemia koronawirusa, ale to nie oznacza, że urzędy nie pracują normalnie. Takim przejawem normalności było ostatnie dofinansowania, o których właśnie mówiłem. Pierwsze z nich, konkretne, trafi na, do OSP, m.in. w powiecie płockim, na remont strażnic. To, to ważne dofinansowanie. Panie redaktorze, szanowni państwo, faktem jest, że no, musimy wrócić do pewnej normalności, jeżeli chodzi o funkcjonowanie samorządu województwa mazowieckiego, a za tę normalność... Tak naprawdę uważam ten fakt dofinansowań, ten fakt dzielenia się środkami finansowymi, które wcześniej zaplanowaliśmy w budżecie dla Mazowsza, z innymi gminami, z innymi powiatami, które tych dofinansowań potrzebują tak naprawdę. Szereg było zaplanowanych tych dofinansowań zarówno dla OSP, dla powiatów dla gmin dofinansowania związane z drogami z takimi ważnymi też inwestycjami w poszczególnych powiatach i gminach. No i zaczęło się na szczęście, bo uważam, że to jest dobra wiadomość w dobie, kiedy to w gminach brakuje pieniędzy. W powiatach też tych pieniędzy nie przybywa w naszym mieście również. to ten fakt dofinansowania w pewnym wymiarze oznacza taką zupełną solidarność i zrozumienie też innych samorządów. I oczywiście samorządowców. I zaczęliśmy od podpisywania szeregu tak naprawdę umów dla OSP. Rozstrzygnęliśmy ten konkurs, którego celem było dofinansowanie remontu strażnic i w naszym regionie w Płocku podpisywaliśmy umowy dla powiatu płockiego, sierpeckiego, dla powiatu gostyńskiego, i również dla Płocka, bo muszę z osobistą satysfakcją powiedzieć, że również jedno z trzech OSP w Płocku dostało te kilkadziesiąt tysięcy na remont właśnie tej e, strażnicy. Tak jak mówię, przeznaczyliśmy na ten cel 8 milionów na całe Mazowsze. W takim kontekście, że e, dofinansowaliśmy e, no, szereg, tak naprawdę to było, można powiedzieć, e, kilkadziesiąt e, jednostek OSP, a dla przypomnienia, w samym powiecie płockim mamy 113 jednostek OSP, w Płocku mamy trzy jednostki OSP, i naprawdę spora, powiedziałbym, że lwia część tych jednostek dostała to wsparcie rzędu kilkunastu, kilkudziesięciu tysięcy po to, żeby wyremontować swoje strażnice, żeby czasami wymienić dachówkę, czasami zrobić porządek w środku, a warto wspomagać ochotnicze straże pożarne. Nie tylko w czasie pandemii, ale również w czasie normalnego funkcjonowania naszego, naszego państwa, naszego samorządu. Dlaczego? Dlatego, że tam jest praca dla drugiego człowieka i to społecznie. Bo chciałbym, żeby również społeczność miejska wiedziała, że tam, gdzie nie ma PSP, czyli Państwowej Straży Pożarnej, tam gro tych zadań spoczywa na OSP. A OSP tym się różni z PSP, że ma mniejsze dofinansowanie, że ludzie robią to społecznie bardzo często od pokoleń. I przede wszystkim czują potrzebę takiego działania społecznego na rzecz drugiego człowieka. I bardzo często mogą polegać tylko de facto na naszym zaangażowaniu samorządu województwa i na gminie, która przeznacza te środki. Oczywiście skromnie, ponieważ są skromne budżety. Dlatego tak ważne dla nas, dla urzędników samorządu województwa, dla marszałka, dla zarządu, dla radnych, sejmiku jest to, żeby w trybie ciągłym tak naprawdę dofinansowywać... Te właśnie jednostki OSP. Ja się cieszę, bo proszę zwrócić uwagę, że jeszcze kilka tygodni temu, w dobie tego kryzysu związanego z COVID-19, przeznaczyliśmy również 8 milionów na doposażenie jednostek OSP w takie niezbędne sprzęty niezbędne ubrania niezbędną ochronę i odzież, taką, no, powiedzmy, że do pomagania też innym. Też bardzo miło było móc pomóc tak naprawdę tym OSP, więc to już mamy kolejne 8 milionów, to mamy 16 milionów ostatnich, w, ostatnich, w ostatnich miesiącach, i dobrze się stało. Przed nami jeszcze rozstrzygnięcie poważnego konkursu dla OSP. Pomiędzy 10 a 17 czerwca można składać dofinansowanie na zakup wozów bojowych, tych mniejszych, ale również tych ciężkich. Bardzo często jest tak, że gminy nie stać po prostu na zakup takiego wozu bojowego dla OSP, więc my dokładamy kilkaset tysięcy czasami do tego, żeby taka gmina mogła zakupić ten wóz. Więc to jest kolejne dofinansowanie, z którym się mierzymy i bardzo się cieszę, że to jest kolejne, które zostanie pozytywne rozstrzygnięte w najbliższym, w najbliższym czasie i będziemy mogli w zasadzie podsumować blisko 20 milionów w trudnym czasie. Ale również w krótkich tygodniach, jeżeli chodzi o rozstrzygnięcie tych wszystkich konkursów. Więc to dobrze się stało, że ruszyliśmy na 100% również w kwestii pomocy ochotnikom, strażakom, których serdecznie zresztą pozdrawiamy. Warto pamiętać też, że OSP to często ośrodki kulturalne. Dlatego też strażnice są, są bardzo i dlatego przyziemnego charakteru potrzebne. Konkretne środki trafiły również na inny cel, na cel budowy dróg gruntownych i to. To dofinansowanie, które no, chyba jest dobre dla całych regionów, bo, bo sprawi, że przedsiębiorcy mogą działać w e, pełnym zakresie, a jest wiele dróg na Mazowszu, które są w takim stanie niepozwalającym na, na prowadzenie chociażby dużych biznesów. Oczywiście, że tak. Panie redaktorze, szanowni państwo, na ten cel wygospodarowaliśmy w tym roku 30 milionów. 30 milionów na drogi, które de facto były dość poważnie zapomniane przez wszystkich, nie z faktu tego, że nikt nie dostrzegał tych potrzeb, ale oczywiście z faktów ograniczonych budżetów w gminach, bo bardzo rzadko y, y, mieszkańcy dużych miast y, y, mają taką wiedzę, jak to wygląda w małych gminach, kiedy to w Płocku mamy budżet inwestycyjny w wysokości 250 milionów. A zapotrzebowanie w tym budżecie każdego roku sięga dwóch miliardów i u nas są pewne braki, ludzie się niecierpliwią, bardzo często czekają na te swoje inwestycje kilka lat. To sytuacja w gminie jest dużo mm, bardziej skomplikowana, bo budżety całych gmin to nierzadko 18, 20, 22 miliony. Na te budżety inwestycyjne na cały rok czasami jest milion złotych, czasami półtora miliona złotych, a czasami w ogóle nie ma tych pieniędzy. Dlatego tak ważne jest to podejście. Oczywiście, e, przepełnione solidarnością i pomocniczością dla innych, i również w tym roku zarówno zarząd, marszałek, Sejmik, jak i my wszyscy uznaliśmy, że bardzo dobrą drogą jest zainwestowanie po raz kolejny w te drogi, które wymagają e, tak naprawdę no, tej szybkiej modernizacji, i również szereg tych dróg dostało wsparcie e, z tych 30 milionów. Bardzo dużo drog z naszych lokalnych kilkunastu w zasadzie gmin z powiatu Płockiego, Sierpeckiego, z również Gostyńskiego dostało to wsparcie. Najwyższe wsparcie to 250 tysięcy na jeden odcinek drogi, ale bardzo często wójtowie, burmistrzowie występowali o krótkie odcinki dróg, które również zapewniają dojazd do pól. W tych czasach, kiedy to uprawia się tak naprawdę w sąsiednich gminach, a trzeba to powiedzieć, że na 15 gmin, chociażby w Powiecie Płockim, 12 ma charakter rolniczy, no to, to pomaga, tak jak pan redaktor powiedział. Ale również bardzo często tak wygląda sytuacja, że w tych gminach nierolniczych prowadzony jest biznes, o którym pan redaktor powiedział. I remont tych dróg lokalnych w pewien sposób no, pomaga zarówno klientom, mieszkańcom, jak i tym przedsiębiorcom, którzy no, budują naszą gospodarkę, również tę lokalną, w dojeździe do dróg. Do to jest bardzo skomplikowane, bo no, my generalnie jako województwo przede wszystkim prowadzimy te drogi w poziomie wojewódzkim przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich, ale również dostrzegamy, te, te, te braki dostrzegamy. Też fakt, że bez naszego pomocy, bez, nasze, bez naszego wsparcia, no te gminy nie są w stanie realizować tych zadań, i dlatego tak ważną rolą dla nas jest ta zasada pomocniczości i wsparcia tych remontów i modernizacji dróg, dróg właśnie tych mniejszych, tych lokalnych, tych bardzo często zapomnianych poprzez braki finansowe. I myślę, że zrobiliśmy kawałek dobrej roboty, że tak powiem kolokwialnie dla tych mieszkańców małych ojczyzn, jakimi są gminy w powiecie płockim, sierpeckim, Gostyńskim. Ale to też nie wszystko, ponieważ z innych programów również wspieramy budowę dróg. Udało się również przeznaczyć takie środki na miasto, na te większe ośrodki, bo tu mowa o zupełnie innej strukturze tej drogi, bo dla przykładu, kawałek ulicy kolejowej w Płocku na osiedlu Radziwie kosztował 8 milionów, ponieważ trzeba było ją uzbroić. Zbudować od podstaw infrastrukturę podziemną to są ogromne koszty. Te drogi lokalne w tych mniejszych miejscowościach w zasadzie w pewien sposób są ograniczone zupełnie innymi jakby narzędziami innym finansowaniem i inną budową tej drogi. Natomiast zadowolenie mieszkańców oczywiście jest, jest, jest takie samo, i trzeba to zrozumieć, że mieszkańcy, i mówię to też jako radny, oczekują przede wszystkim od nas, to jest moje zdanie osobiste, taka moja refleksja no w pewien sposób zaspokojenia tych potrzeb drogowych, ze względu na to, żeby poprawiać bezpieczeństwo, ponieważ wiele takich jest ulic, dróg, które czekają na swoją modernizację 40 lat. I to są te ważne zadania dla nas, dla ludzi, którzy w pewien sposób no, dobrze rozumieją samorząd. Kolejna dobra informacja: 22 miliony w formie dofinansowania trafi do domów pomocy społecznej, do jednostek, które w trakcie pandemii koronawirusa zostały dotknięte COVID-em bardzo mocno, o ile nie najmocniej. To ważne pieniądze, które będą przeznaczone chociażby na wsparcie finansowe dla pracowników, którzy byli na pierwszej linii frontu. Powiem szczerze, panie redaktorze, szanowni państwo, że DPS-y to jest taka jednostka, która w mojej ocenie nie tylko w COVIDzie, nie tylko podczas tej pandemii, ale w trybie ciągłym potrzebuje bardzo mocnego wsparcia. Nie tylko z gminy, nie tylko z powiatu, nie tylko z regionu, czyli od nas, gdzie pokazaliśmy tę solidarność, ponieważ przeznaczyliśmy te 22 miliony na jednostki nie swoje, tylko Powiatowe, ale potrzebuje również naszego zrozumienia, takiego społecznego, i nierzadko naszego wsparcia społecznego, ponieważ mm, ja zachęcam generalnie wszystkich Państwa, żeby chociaż raz w swoim życiu odwiedzić e, taką jednostkę, jaką jest Dom Pomocy Społecznej, po to, żeby zobaczyć e, trochę inne życie e, czasami złapać też takiej swojej refleksji dla, dla, dla siebie. I czasami zobaczyć, jakie mają problemy inni ludzie. To tak, w skrócie, ja przyznam szczerze, że czasami, jak tylko znajduję czas, to przynajmniej raz do roku jestem w takim jednym, nie chcę wymieniać, ale z trudniejszych DPS-ów w regionie, po to, żeby no czasami zetknąć się z tym innym, też poniekąd życiem, z innymi problemami, i też, żeby zbudować w sobie jeszcze więcej empatii. I to polecam każdemu każdemu człowiekowi. Natomiast faktem jest, że no tam walka z tym COVIDem była bardzo trudna, ponieważ no na froncie tak naprawdę ci pracownicy mierzyli się z ogromnymi problemami. My oczywiście wspieraliśmy te placówki nie tylko w sposób finansowy i przekazaniem środków na różne cele, ale również w sposób rzeczowy przekazywaliśmy płyny, przekazywaliśmy maseczki, przekazywaliśmy odzież ochronną. I tak też będziemy czynić, bo Powiem też uczciwie, e, zwróćcie Państwo uwagę, Panie Redaktorze, że ta pandemia się nie skończyła. I w mojej ocenie e, to, co dziś się dzieje, jesteśmy jednym z krajów, które ma e, największą zachorowalność w Europie na dziś, kiedy to poluzowaliśmy, kiedy to zmieniliśmy poniekąd swoje myślenie, ale trzeba czuwać, trzeba być czujnym w kwestii właśnie tej pomocy najsłabszym, bo e, te DPS-y no, naprawdę będą wymagały w trybie ciągłym tej pomocy. Myślę, że jak nadejdzie jesień, to my będziemy po raz kolejny musieli nauczyć się żyć z tym, z tym faktem COVID-19 i po raz kolejny trzeba będzie wygospodarować te środki finansowe z gmin, powiatów, te społeczne również i z Mazowsza. Natomiast, tak w skrócie, no, ja wyrażam ogromną satysfakcję, że u nas udało się przeznaczyć te ogromne środki na pomoc tym jednostkom, ponieważ to są te jednostki, podkreślam. Gdzie naprawdę ci ludzie mierzą się z tak ogromnymi problemami zdrowotnymi i, i, i takimi bytowymi, że niejednokrotnie nie zdajemy sobie z tego sprawy. Więc e, to jest duże zadowolenie w kwestii takiej pomocy społecznej dla tych, którzy tej pomocy naprawdę bardzo, bardzo, bardzo mocno potrzebują. Tu podpowiadamy, po te środki powoli już można sięgać. DPS-y wysyłają do nas e, zapotrzebowanie w trybie ciągłym. Poprzez powiaty, poprzez gminy, poprzez samą działalność dyrektorów tych placówek i pracowników, my na tyle na ile możemy, tak jak powiedziałem wcześniej, to czy był ten program uruchomiony, czy go nie było, to wysyłaliśmy te również wsparcie rzeczowe i robimy to w trybie ciągłym, bo tak jak powiedziałem, Panie Redaktorze, to są te jednostki, które niezależnie czy jest covid, czy go nie ma, potrzebują naszego wsparcia i również podkreślam też fakt naszego, czyli społecznego, wszystkich mieszkańców, ponieważ yy, no, warto pomagać tym, którzy tej pomocy na co dzień potrzebują. I to jest świetna pota naszej dzisiejszej rozmowy, za którą serdecznie dziękuję. Dziękuję bardzo panie redaktorze, do usłyszenia i do zobaczenia w terenie, szanowni państwo.